Monitoringu nie mieli, a portfel leżał w toalecie. Złodziej zabrał tylko gotówkę. Trudno. Teraz liczy się tylko Inessa. A ja czuję się, jakbym miał znów 20 lat. I wiecie co? To super uczucie. O. Bo to jest randka, prawda? Tak? A chciałabyś, żeby to była randka? Chciałabyś się jeszcze ze mną spotkać? Wiesz co? Dawno mi się z nikim tak dobrze nie rozmawiało, więc... A ty co, wylałeś na siebie całą butelkę perfum? No co ty, spryskałem się tylko trochę. O, trochę. A ty wychodzisz gdzieś? Tak, mam spotkanie z Jarkiem. I na spotkanie z Jarkiem zakładasz krawat? Bo to będzie takie bardziej formalne spotkanie. Przyjdzie kilka osób. Formalne spotkanie z Jarkiem. O Jezu, no kumpel ma urodziny i wybrali bardzo drogą restaurację. Muszę jakoś wyglądać. Powiedziałeś, że idziesz na spotkanie z Jarkiem, a teraz mówisz, że to czyjeś urodziny? Czemu ty się mnie czepiasz? Naprawdę musisz mnie łapać za słówka. Bo widzę, że mi wciskasz kit. Ty... O co chodzi? Dokąd naprawdę idziesz? Idę na urodziny kumpla, na których też będzie Jarek. Czy ja się ciebie pytam, dlaczego się tak długo ubierasz i perfumujesz, zanim się spotkasz ze swoimi koleżankami? No. No nie, złość się. Dawaj lepiej bez tego krawata. Lepiej? Po prostu się znowu zdziwiłam. No to się nie dziw. No, pa. No pa. Kolacja w luksusowej restauracji z butelką dobrego wina 500 zł. Wieczór z Inessą bezcenny. Mówiłem ci, że nie spotkałem jeszcze takiej kobiety jak ty. Mówiłeś, ale nie wiem, czy ci wierzyć. Wierzyć. Myślicie pewnie, chłopie, uważaj, jeszcze ktoś was zobaczy i doniesie twojej żonie. Ale wiecie co? W takich chwilach mam to gdzieś. Liczy się tylko ona. A może pójdziemy do ciebie? Bardzo bym chciał, ale to skomplikowane. No co chodzi? Wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć. Zrozumiem. Powiem ci to teraz, żeby nie sprawić ci przykrości potem. Mam żonę i dwójkę dzieci. Domyślałam się. Tak? No oczywiście. Przecież to niemożliwe, żeby taki facet jak ty był sam. Taki jak ja? Przystojny. Mądry. Opiekuńczy. Seksowny. Naprawdę myślisz, że jestem taki? A myślisz, że inaczej bym się z tobą spotykała? Ja chyba śnię. To musi być sen.